Siemanko, witam was bardzo, bardzo serdecznie w ocenie, podsumowaniu ostatniego meczu Wisły Kraków, meczu z Wisłą Płock. Meczu, który przegraliśmy 2-3 na własnym terenie. Boli, czy boli ta porażka? Chyba jednak trochę nie bardzo. Oczywiście szkoda tego spotkania, bo to spotkanie dało się nawet wygrać. Nie ukrywajmy, że sędzia tutaj nam pomógł w tej porażce i nawet powiem, że był takim, no zrobił coś, czego nie powinien zrobić i powiemy sobie oczywiście o tej sytuacji, ale no trzeba sobie jasno powiedzieć, szkoda, ale tak naprawdę, no dzięki, te spotkanie, po tym spotkaniu dowiedzieliśmy się, że i tak utrzymanie już mamy, tak, już takie stricte matematyczne, że nie ma żadnej możliwości, byśmy spadli w tym sezonie z Ekstraklasy. To jest rzecz na pewno pozytywna, rzecz, która napawa nas jakimś optymizmem, bo będziemy do tych meczów przystępować troszkę z innym nastawieniem, już możemy sobie pozwolić na jakieś porażki. Nie będzie to tak dotkliwe, aczkolwiek ta porażka nie jest dotkliwa. Oglądając to spotkanie na trybunie, jakby to nie było takie przeżywanie jak w meczu z Legią, to wiadomo, ale chodzi o to, że raczej to była taka gra o pietruszkę, tak? Niby o 3 punkty, ale tak naprawdę o pietruszkę albo czapkę gruszek. Także podchodzimy tu bardziej perspektywicznie, patrzymy na zawodników, bo okazję miał i Grabowski wystąpić w tym spotkaniu, i Shot, później wszedł Buksa, więc naprawdę Plewka też zaliczył występ, ale Plewka no to już jest taka raczej codzienność, bo zawsze on gdzieś tam jest w drugiej połowie zmieniany, właśnie wchodzi, więc wydaje mi się, że jest to dobry czas, by przetestować tych młodych zawodników i by jeszcze sprawdzić przydatność tych, którzy już są, bo będziemy grali z rywalami, gdzie będą mogli pokazać większe, znaczy inaczej, będą mogli pokazać swoje umiejętności, tak? Których nie mogli pokazać z tymi silniejszymi rywalami, no bo na to im nie pozwalali. Ale oczywiście może coś o tym spotkaniu warto powiedzieć, bo to spotkanie w ogóle miało takie było trochę dziwne, bo po pierwszej połowie, gdyby mecz skończył się po pierwszej połowie, bym powiedział, że no dominacja Wisły tak naprawdę, no bo oczywiście Wisła Płock miała jakieś tam fragmenty swojej gry, no ale trzeba sobie jasno powiedzieć, że to nie był zespół, którym dyrygował, który stwarzał najgroźniejsze sytuacje. Najgroźniejsze sytuacje stwarzała nie Wisła, bo pierwsza bramka, swoją bardzo ładna akcja, swoją drogą, bo naprawdę akcja, no palce lizać. No tutaj to w ogóle była akcja po kontrze i tutaj Boguś dostał piłkę, no myślałem, że straci, że pójdzie jak zwykle po linii. On trochę oszukał obrońcę Wisły Płock, podał piłkę do Drzazgi, Drzazga zgrał Boguskiemu i Boguski, no pięknie, znaczy pięknie, no podał oczywiście, no podanie nie było jakieś wirtuazyjne, ale podał do Sławka Peszki, no i Sławek Peszko umieścił piłkę w bramce, jeszcze chyba bramkarz Wisły Płock zaliczył tej siatę, także jest bardzo, bardzo fajnie, 1-0. Akcja naprawdę bardzo ładna, no i tutaj no przede wszystkim zgranie Drzazgi bardzo dobre, ale też Boguś tutaj no zaskoczył nas tutaj pozytywnie. Druga bramka to znowu udział Drzazgi, Drzazga podaje do Sławka Peszki i Sławek Peszko akurat tutaj bardzo dobrze, bardzo dobrą decyzję podjął, bo tak naprawdę bez namysłu popatrzył i przymierzył, dokręcił, ta piłka no również znalazła się w bramce i to też nas bardzo, bardzo cieszyło, bo był to już taki wynik 2-0, człowiek se myśli, no będzie ładnie. No niestety później bramka do szatni, bramka kontaktowa Wisły Płock, no i zaczęło się to wszystko komplikować. I o czym, co było takim kulminacyjnym momentem, dlaczego się zaczęło się to rypać w zasadzie, bo generalnie nawet ta bramka do szatni by niczego wielkiego nie zmieniła, gdyby nie czerwona kartka Łukasza Bulli. No więc właśnie, czy ona jest słuszna? Mogę wam już powiedzieć, że nie jest słuszna, z uwagi na to, że Łukasz Bulli po pierwsze trafił w piłkę, po drugie próbował jednak tą nogę cofać, tak? Cofał tą, że nie chciał z impetem. I jeżeli by sędzia dał żółtą kartkę, powiedziałbym ok, tak? Dobra, no mógł tak to zinterpretować. Ale słuchajcie, czerwona kartka,
To jest kryminał. Ten sędzia, ja wiecie, ja już to raz chyba powiedziałem, jeżeli chodzi o Szymona Marciniaka, że powinno to być jak w pracy, tak? Że popełnia ileś błędów, albo popełnia taki naprawdę błąd, no powiedziałbym, książkowy, elementarny, to powinien ponosić jakieś konsekwencje. Oni są tak naprawdę w ogóle nie karani i to jest dla mnie, no, kryminał, no tak najprościej mówiąc, ale kryminał, bo no czerwonej kartce mowy tutaj być nie może, a co jest niestety dużym problemem, że to trochę ustawiło to spotkanie i do tego nie ma wątpliwości. Myślę, nawet Ojrzyński to przyznał, że gdyby nie ta kartka, to na pewno by z Krakowa nie wywieźli trzech punktów. Takie przynajmniej jest moje zdanie, ale myślę, że on się z tym zgodzi, trener Wisły Płock. Szkoda. Szkoda. Po prostu to przeświadczenie, że po prostu szkoda, tak? To nie chodzi o to, że my będziemy płakać, tu żalać się, bo generalnie nic się wielkiego, albo przynajmniej strasznego, nie stało. Dalej będziemy pracować, tak? Tutaj jakby no, nic się takiego wielkiego, jakby to mówić, nie stało. Ale no szkoda, bo jednak zasłużyliśmy chociaż na remis z tym spotkaniem, a nawet na zwycięstwo, bo ta pierwsza połowa naprawdę bardzo dobra w naszym wykonaniu. Oczywiście parę błędów popełniliśmy, ale muszę też pochwalić tych naszych młodych, bo nie było czuć aż takiej Grabowski. Według mnie to jest naprawdę bardzo dobry zawodnik. Szot również ma swoje atuty, więc myślę, że będą z nich ludzie. Plewka, no to ja go już wielokrotnie gdzieś tam chwaliłem, więc może tutaj w tym akurat materiale mu odpuszczę, bo też dużo jakości nie pokazał akurat w tym spotkaniu. Szkoda, że Kumach się nie pojawił na boisku. Pojawił się Olek Buksa, ale no wiecie, no on naprawdę, no rocznik 2003, więc nie wymagajmy, że on od razu wejdzie i będzie bramy strzelał, także szkoda, że nie było Balickiego, nie wiem, czy jakaś kontuzja, czy coś ten deseń, bo na pewno przydałby się naszemu zespołowi. Ale tak już podsumowując tak ogólnie to spotkanie, to szkoda, ale trzeba iść do przodu, utrzymanie już mamy, więc trzeba testować, sprawdzać, no bo już trzeba też z drugiej strony troszkę się nastawiać na kolejny sezon, bo trzeba już nad kadrami pomyśleć, więc Jarek Królewski i reszta, czy Arek Głowacki już muszą kombinować, żeby jednak zatrzymać ten kręgosłup tego zespołu. Dość fajnie byłaby Basza został, fajnie byłaby został Krzysiu Drzazga, czy to Kolar, nie wiem czy Kolar. Kolar chyba jeszcze ma kontrakt, a mogę nie, chyba już nie ma. W każdym razie no trzeba nad tymi zawodnikami popracować. Nawet Sławek Peszko też z nim warto porozmawiać, czy by nie chciał czasem w Wiśle Kraków zostać. No więc dobrze, przejdźmy sobie do ocen zawodników. Mateusz Lis, no tak szczerze powiem tak, no przy tych wszystkich bramkach no raczej dużo do powiedzenia no nie miał, tak, bo to były takie sytuacje trudne do wybronienia, ale generalnie rzecz biorąc, no troszkę było niepewności z jego strony, ale jeżeli chodzi o takie błędy, to chyba nie, aczkolwiek no, czasami no niestety ma taki problem, że on, no nie wiem, siatkówkę uprawia chyba w tej bramce niż grę normalnie typowego bramkarza, no często gdzieś tam właśnie tworzy takie niebezpieczeństwa wokół naszej bramki, no bo właśnie przez jego takie właśnie siatkówkę, nie? Zamiast to wypiąstkować, to czasem on to, nie wiem, chce, nie wiem, czy on to chce złapać, czy on chce to w ogóle odbić, nie wiem, no, myli mu się, może był kiedyś siatkarzem, ale musi nad tym elementem popracować, bo on umie obronić naprawdę super sytuację, a on umie też sknocić takie coś, no jak z Piastem w Gliwice, więc nad tym musi cały czas pracować. Matej Palcić. Parę naprawdę dobrych wejść w jego. Jeżeli chodzi o defensywę, no to wiecie, to raczej utrzymał swój poziom. Ale trzeba sobie jasno powiedzieć, że jest to zawodnik, który potrafi wejść w pole kartę. Umie wrzucić piłkę. Ma też dribbling jego naprawdę jest niezły. Był taki jeden moment w tym spotkaniu, że no przeszedł dwóch, trzech i go tak brutalnie skosili. Ale naprawdę Matej na plus. Jest to zawodnik, którego trzeba zatrzymać, bo jest to na pewno gość perspektywiczny, który będzie przydatny dla tego zespołu. Łukasz Bulliga, no gdyby nie ta czerwona kartka, znaczy czerwona kartka oczywiście nie jest jego winy, więc też nie możemy go oceniać, ale bardzo pewny, aczkolwiek no, czasem wychodzi ta jego porywczość, ta jego taka, no odcina mu prąd czasem i gdzieś go kopnie, ale
to, ale generalnie bez błędów jakichś większych w tym spotkaniu. No, Tedem odskoczyła piłka, no ale to mówię, no na czerwoną kartkę to nie było. No ale wiadomo, na środku obrony, więc troszkę to się też nie może się za bardzo angażować w akcje ofensywne. Matej Palcić musiał być za to odpowiedzialny w tym spotkaniu, ale myślę, że plusik przy nazwisku, jego nazwisku jak najbardziej jest tutaj wskazany. Dawid Szot, ja go tutaj pochwalę, aczkolwiek parę błędów popełnił, ale wydaje mi się, że bardzo solidny występ, no i przebieg najwięcej kilometrów chyba z drużyny Wisły Kraków, także no to czy sprint jakiś taki najszybciej, to jest taka statystyka jakaś była. I Dawid Szot, no, chociażby dlatego, ale myślę, że pierwszy występ, pierwsze koty za płoty zaliczone i zaliczone, myślę, solidnie. Rafał Pietrzak, no starał się coś tutaj zrobić, na początku w ogóle on miał zabezpieczać środek pola, więc grał tam jakby na miejsce Grabowskiego. Grabowski grał niby na papierze na lewym skrzydle, ale tak naprawdę Rafał Pietrzak zajmował tą pozycję. No i Rafał, myślę, solidne jego spotkanie. No, wybiegał to spotkanie, powalczył. To, co zawsze prezentuje, to również tutaj w tym spotkaniu prezentował, także nie mamy do niego żadnych żadnych pretensji, tak? Rafał Boguski. Rafał Boguski, no słuchajcie, no, gdyby to nie jedno zagranie, które no, po którym padła bramka, no to byśmy powiedzieli, że typowy Boguś w tym sezonie, tak? Bez szału, bez żadnego animuszu. No takie snucie się po boisku raczej. No ale dzięki temu jednemu zagraniowi no troszkę zmieniliśmy optykę wobec tego zawodnika, aczkolwiek trzeba powiedzieć, że no nie był to jakiś fantastyczny mecz. Oprócz tego jednego zagrania tak naprawdę no wiele dobrego nie zrobił. Oczywiście walczył na boisku, ale to trochę za mało, by go tak jakoś mega pochwalić. Za to jedno podanie ok. Za tą akcję w ogóle, ale oprócz tego to raczej nie. Wulnet Basza, bardzo dobry występ. Czyścił, był obecny w tych akcjach ofensywnych, ale przede wszystkim czuliśmy spokój. Brak tutaj Wukana Sawicewicza, bo o tym też zapomniałem powiedzieć, a to jest też ważne, że Wukan Sawicewicz w tym meczu nie zagrał, więc już była komplikacja. Maciej Sadlok również nie mógł zagrać w tym spotkaniu, bo kartki, wiadomo. No a reszta, no to już w ogóle wiadomo dlaczego, tak, chyba już prawdopodobnie nie zagrają do końca, więc jest to duży problem natury takiej, że faktycznie tutaj Wolnet Basza był taki jedyny, no i Boguś musiał zagrać na pozycji Wukana Sawicewicza, no i to był duży problem, ale Wolnet Basza się jak najbardziej spisał. Krzysiu Drzazga, bardzo dobry jego występ, dużo pracował, był naprawdę widoczny na boisku. Mógł strzelić bramkę, no troszkę, to była oczywiście ciężka pozycja, gdzieś ta piłka mu trochę zeszła, no i nie trafił w światło bramki, ale ogólnie bardzo aktywny, przy obu bramkach miał udział, tak, bo tutaj taka asysta drugiego stopnia Krzysia Drzazgi przy tej pierwszej bramce, a druga bramka, no to już jest taka asysta, więc no bardzo, bardzo dobry występ według mnie Krzysztofa Drzazgi, walczył, próbował i to się też docenia, robi to w każdym spotkaniu, ale do tego jeszcze tutaj liczby są po jego stronie. Grabowski, Marcin Grabowski, tak, którego ja bardzo chwalę i uważam, że to jest przyszłość, bo faktycznie gra bardzo dobrze. Jest to taki profesor i faktycznie zagrał naprawdę dobrze, muszę powiedzieć, i naprawdę pewnie, bo to też widać to często u Szota, że on jest momentami niepewny, tak? Boi się gdzieś tego ryzykownego zagrania, coś w ten deseń. On się tutaj nie bał, grał naprawdę czasami na ryzyku, ale to mu wychodziło i brawo dla niego. Myślę, jak mówię, to będzie według mnie przyszłość Wisły Kraków. Takie gdzieś kiedyś to powiedziałem i wydaje mi się, trzymam się tego i ten mecz mnie tylko utwierdził w tym, że faktycznie może tak być. Sławek Peszko. Sławek Peszko, naprawdę dobry występ. W ogóle Wulnet Basza i właśnie Sławek Peszko byli chwaleni na konferencji przez Ojrzyńskiego, co było trochę dziwne, bo pewnie chcę go podkupić, chociaż nie sądzę, nie stać go. Ale w każdym razie no Peszko bardzo się dobrze prezentował i tylko brawo za to. No, dwie bramki świadczą
same za siebie. Jezu, przepraszam was za mój głos, ale już umieram. Ale w każdym razie naprawdę no, dobry występ Sławka Peszki. Marco Koller również dobry występ. Występ, który na pewno budzi zadowolenie. Wybiegał to spotkanie i z tego się cieszymy. Kto wszedł? Wszedł Paweł Brożek, legenda, nasz Joker, ale niestety no, nie zadziałał tym razem. Wszedł Plewka i wszedł Olek Buksa. Tak to wszystko wygląda. No, słuchajcie, no ogólnie jak ktoś popatrzy na ten mecz, no to ktoś powie, kurczę, no przecież nie przegraliśmy tego spotkania tak naprawdę. No niestety przegraliśmy, no zabrakło myślę Wukana Sawicewicza, tak? On by tutaj myślę ten mecz ustawił, bo on mówi, on potrafi dużo zrobić ofensywie. Szkoda, że go w tym spotkaniu nie widzieliśmy, ale pewnie następny już będzie, bo jakiś uraz, drobny uraz, który bardzo, bardzo chce wrócić na boisko. Widzę, że to jest taki charakternie bardzo pasujący mi zawodnik. No, kolejny mecz niestety z Zagłębiem Sosnowiec. To mecz bardzo, bardzo trudny, ale wierzymy w zwycięstwo Wisły Kraków. Aczkolwiek, no mówię, to będzie naprawdę, naprawdę trudne spotkanie. Ale miejmy nadzieję, że uda się odnieść zwycięstwo, aczkolwiek mówię, Zagłębie Sosnowiec będzie tutaj walczyło o wszystko. O wszystko, więc zobaczymy jak to wszystko będzie. Ale cóż, no ja się chyba będę z wami żegnał. Przepraszam was, że w ogóle z takim opóźnieniem ten materiał, ale troszkę walczyłem z samym sobą, bo jednak widzicie, że mój głos momentami jeszcze nie domaga, a nie chciałem też nagrywać, gdy ten głos był praktycznie już nie do życia, tak po prostu go nie było nawet, trzeba sobie jasno powiedzieć. Dzisiaj już jest tak w miarę sensownie i można coś wam tutaj nagrać. Ale już kończę, bo już czuję, że tak powiem, swój głos, że już nie jest dobrze. Więc dziękuję wam bardzo za uwagę. Dzisiaj troszkę mniej treściwie, muszę walczyć z samym sobą raczej. Więc dużo takich jakichś niedokładności, jakichś nie mogłem złożyć dzisiaj dobrze tych słów, znaczy ubrać słowa, tak? Jezu, już tak pieprzę, więc dzięki wam bardzo za uwagę. Do zobaczenia i do usłyszenia w kolejnych materiałach. Piona.